Witajcie w Holokronie Extra, gdzie jak zawsze czeka na Was 10 pytań od patronów i widzów oraz odpowiedzi, które udało mi się wygrzebać z odmętów internetu oraz przewodników po uniwersum. Materiał jak zawsze dotyczyć będzie kanonu oraz legend. Zapraszam. Czy używanie ciemnej strony było przestępstwem? Ciekawe pytanie, na które wcale nie tak łatwo odpowiedzieć. Zakon Jedi ścigał każde przejawy używania ciemnej strony z tego względu, że prowadziło to w prostej linii do korupcji, nadużyć i końcowo przemocy, która zagrażała życiu. Niemniej samo bycie użytkownikiem ciemnej strony, ale nie robienie niczego złego w świetle prawa czy moralności nie było zakazane. Jedynie czynne akty. Niemniej publiczne przyznanie się do bycia mrocznym Jedi na pewno zwróciłoby natychmiastową uwagę zakonu i można by się spodziewać ciągłej obserwacji czy interwencji. Innymi słowy, nie jest nielegalne używanie ciemnej strony, ale raczej sposób, w jaki się z niej najczęściej korzysta. A to na pewno przynajmniej podnosi czerwoną flagę u władz. Z drugiej strony, czy posiadając potęgę ciemnej strony, warto przejmować się tym, co mówi i myśli zakon oraz władza? Dlaczego Jedi nie używali zbroi z Beskaru? O szatach i pancerzach Jedi mówiłem w jednym z odcinków. Jedi nosili pancerze dość rzadko, chociaż były okresy, kiedy pancerze bojowe były powszechne. Beskar to metal niezwykle użyteczny, ale i cenny oraz trudny w produkcji. Nie starczyłoby go dla każdego z Jedi, nie każdy też posiada wiedzę, jak takową zbroję przygotować. Jedi to przede wszystkim dyplomaci i orędownicy pokoju, a dopiero potem wojownicy. Zbrojenie się, kiedy nie ma wojny, nie jest w ich naturze. Druga sprawa to fakt, że kanon Jedi został stworzony przez Lucasa, a wtedy w uniwersum Beskar nie został jeszcze wymyślony, więc nie byłoby sensu retconować teraz pół zakonu Jedi i dawać im pancerze, mimo że logika nakazuje sądzić, że powinni takowych używać. Pewnie, że najważniejsi generałowie Jedi podczas wojny mogliby nosić pancerz z Beskaru, używać Cortosisu, dwóch mieczy świetlnych, osobistego pola ochronnego i wzmocnień cybernetycznych oraz neurowspomagaczy. Ale chyba nie o to chodzi, żebyśmy czytali o przygodach mistrza Koksa, tylko o postaciach z krwi i kości, które potrafią nieco więcej niż inni. Skąd wgniecenie w hełmie Feta? Kanon miał mieć odpowiedź na to pytanie, tyle że odcinek Wojen Klonów, który zawierał ten element, nie ujrzał światła dziennego, chociaż można obejrzeć zarysy tej fabuły. Odpowiedzialny za to miał być Cad Bane, który strzelił Fetowi prosto w łeb podczas wspólnej misji na Tatooine. W legendach odpowiedź jest nieco inna. Fett walczył z Vaderem, co wiemy z komiksu Boba Fett Enemy of the Empire, jednej z bardziej epickich opowieści z legend, które bardzo Wam polecam. Tam też Fett podczas zaciekłej walki strzela do Vadera, który to odbija jego blasterowy bełt prosto w głowę atakującego, co skutkuje uszkodzeniem hełmu. Niemniej pozostaje problem pancerza Feta jako takiego. W kanonie ustalono, że jest wykonany z Beskaru, co za tym idzie, blasterowy strzał nie powinien w żadnym stopniu uszkodzić hełmu, a na pewno nie tak poważnie. Czym jest lignan? Zapewne chodzi o kryształ do miecza świetlnego. Kryształy lignanu były wyjątkowo potężnymi kryształami, które zostały wykonane z rudy lignan, rudy, która była bardzo potężna w ciemnej stronie mocy. Kryształy te umożliwiały ostrzu płonąć, czy też działać, silniejszym i gorętszym promieniem wiązki. Kryształ ten pojawił się pierwszy raz w e-booku Lost Tribe of the Sith, który obecnie należy do legend. Ilu senatorów liczy sobie Senat Republiki? W kanonie nie mamy dokładnych informacji na ten temat. W legendach liczba ta opiewa na ponad 20 tysięcy przedstawicieli, chociaż niektóre źródła podają bardzo szczegółową liczbę, a mianowicie 24 372 senatorów. Co ciekawe, ta liczba została pierwotnie utworzona przez samego George'a Lucasa, jako materiał pomocniczy dla licencji dla Expanded Universe, które stało się legendami. Patrząc na zdjęcie senatu w filmach, można swobodnie założyć, że w kanonie to podobna liczba. Czy w Gwiezdnych Wojnach była bomba atomowa? Otóż tak, była. Używali jej Mandalorianie podczas swoich wojen. Broń ta była znana i czasami używana, chociaż technologicznie nie była niczym wybitnym. Sam Sidious planował użycie takich pocisków, aby zabić swojego mistrza Darth Plagueisa, jednak jego plan się nie powiódł. W okolicach roku zerowego broń atomowa była używana już właściwie tylko na zewnętrznych rubieżach. Chociaż zdarzało się, że rebelianci na przykład wysadzali za pomocą tego rodzaju broni krążowniki imperialne. Kto używał mieczy o pomarańczowym ostrzu? Kamienie dające pomarańczowe ostrze były dość rzadkie. W legendach ich kolor oznaczał pełne oddanie się idei rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy. W kanonie kolor ten jest często uproszczony do koloru żółtego, będącego kolorem strażników świątyni Jedi, lub do koloru złotego, który przypisuje się do Rey Skywalker, ale to jedyne złoto, jakie znajdziemy w sequelach. Wracając do legend, taki miecz nosiła mistrzyni Yaddle oraz na przykład Lubaka.
W kanonie jednak Yaddle używa zielonego miecza. Nie wiemy, czy to jej inna broń, czy po prostu zmieniono kolor ostrza z niewiadomych powodów. Czy Palpatine potrafił pilotować statki? Nie ma konkretnego potwierdzenia, że potrafił pilotować statki gwiezdne. Palpatine może i był z pozoru politykiem, to jednak posiadał wiele innych umiejętności. W książce Darth Plagueis wykazuje się ogromnym talentem w pilotowaniu speederów, które wymagają zabójczego refleksu i skupienia. Jednakże w tej samej książce, gdy zostaje sam na statku gwiezdnym, musi prosić o pomoc swojego mistrza, gdyż nie potrafi nawet wprowadzić koordynatów gwiezdnych do komputera. Zdaje się więc, że jeżeli chodzi o pilotaż w przestrzeni kosmicznej, to Palpatine nie potrafi za wiele. Jak długo żyją Kaminoanie? Standardowa długość ich życia wynosi około 80 lat, jednakże niektóre odmiany tej rasy, genetycznie zmienione do długich podróży gwiezdnych, potrafią żyć do 3000 lat. Tyle wiemy z legend. W kanonie jedyna informacja dotycząca ich wieku to taka, że osiągają dorosłość w wieku 11 lat. Czy istniał miecz świetlny o zakrzywionym ostrzu? Tylko, o dziwo, w kanonie. Taką broń, która przypomina sierp, nosiła niejaka mroczna Lady Noctis. Nic więcej jednak nie wiemy o samym ostrzu, a i o samej noszącej nie ma za wiele informacji, prócz tego, że całe swoje życie poświęciła na szukanie nieśmiertelności. Podczas swoich poszukiwań zdewastowała wiele światów, podróżując m.in. na Exegol. To wszystko na dzisiaj, dziękuję za oglądanie, proponujcie tematy odcinków i zadawajcie kolejne pytania na przyszłe odcinki Holokronu Extra. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli materiał Wam się podobał, uszanowanie dla patronów oraz archiwistów Holokronu na YouTube. Niech moc pytań zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.